Możliwości mamy bardzo wiele. Chusteczki, płatki kosmetyczne, popularne waciki, ściereczki, szczoteczki. Wszystko, co ma nam ułatwić oczyszczenie skóry. Czy rzeczywiście tak się dzieje? Czy to rzeczywiście jest ułatwienie tematu oczyszczania? Czy wręcz przeciwnie, używanie tych akcesoriów nie różni się niczym od użycia takich akcesoriów, ale do mycia naczyń? Z perspektywy skóry, za każdym razem, kiedy używamy szczoteczki, ściereczki, płatków kosmetycznych, wacików, naruszamy barierę hydrolipidową. Teoretycznie sam proces wydaje się być łagodniejszy, delikatniejszy, ale sposób, w jaki używamy tych akcesoriów, powoduje tylko i wyłącznie naruszanie tego naturalnego muru obronnego naszej skóry. W efekcie mamy skórę podrażnioną, wysuszoną, łatwiej ucieka z niej woda i pojawiają się kolejne problemy, przez które my próbujemy jeszcze bardziej doczyścić naszą skórę. Wpadamy w ewidentne błędne koło. Musimy sobie jasno powiedzieć, że dogłębne oczyszczanie skóry jest marketingowym chwytem. Nie ma czegoś takiego jak dogłębne oczyszczenie skóry, bo wszystko dzieje się na powierzchni naskórka. To warstwa rogowa, najbardziej zewnętrzna naskórka, którą oczyszczamy z brudu, z makijażu, z sebum. Koniec. Nie ma możliwości, żeby doczyścić, oczyścić, dogłębnie wyczyścić, którekolwiek wybierz sobie opcję, ujścia mieszków włosowych, czyli popularne pory. Sebum i tak się tam zbiera, i tak jest. To jest naturalny proces funkcjonowania naszej skóry. Używanie kolejnych akcesoriów nie pomoże w pozbyciu się rozszerzonych porów, nie pomoże w pozbyciu się zaskórników, nie pomoże w pozbyciu się stanów zapalnych, trądzikowych. Tylko pogorszy stan skóry. I choć wiem, że ten film będą oglądały fanki tych akcesoriów i będą wpisywały komentarze, że przecież widzą idealnie oczyszczoną skórę po użyciu tych akcesoriów, to się dzieje tylko na krótki okres czasu. W długim okresie czasu skóra cierpi. Naruszona bariera hydrolipidowa powoduje zwiększone przetłuszczanie, zwiększone wysuszenie, co z kolei może prowadzić do zaczerwienienia, do problemów naczyniowych, do problemów trądzikowych. Jak zatem prawidłowo umyć naszą twarz? Tak jak powiedziałam wcześniej, umycie naszej twarzy ma pozbawić jej makijażu, sebum, brudu. Możemy to zrobić łagodnie, ale skutecznie, używając produktu do mycia twarzy z wodą i naszych własnych dłoni. Spokojnie, skóra przejdzie później test białej rękawiczki, pod warunkiem, że będzie też dobrze pielęgnowana. Czy możemy użyć tylko naszych palców, opuszków, dłoni i samej wody, żeby umyć skórę? Nie, oczywiście, że nie. Tłuszcz, sebum, podkład to są substancje, które są bardziej lipidowe, bardziej tłuste. Woda się z nimi nie połączy. Potrzebujemy detergentu, czyli produktu myjącego naszą skórę. Ale ten produkt musi być po pierwsze łagodny, ma nie podrażniać naszej skóry, po drugie ma być zmyty z naszej skóry. Czy myjąc naczynia płynem do naczyń, zostawiasz płyn do naczyń na powierzchni naczyń? No nie. I absolutnie nie chcemy jeść z naczyń, które są pokryte płynem. Zmywamy go wodą. Dokładnie to samo robimy ze skórą. Poza tym, że Twój proces mycia skóry będzie dużo łagodniejszy dla niej, będzie również przyjemniejszy dla Ciebie. Zrób prosty test. Umyj raz, chociaż raz, twarz swoimi dłońmi, delikatnie masując swoją skórę, zamiast tego intensywnego pocierania wacikiem po twarzy. Zobaczysz, jaka będzie różnica w odbiorze. Jaki dasz komfort swojej skórze, jakie przyjemne będzie potarcie swojej twarzy własnymi dłońmi. Krótko mówiąc, możesz używać akcesoriów do mycia twarzy. To jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Pamiętaj jednak, że Twoja skóra ma Ci służyć przez długi okres czasu. I zupełnie inaczej będziemy rozmawiać o problemach Twojej skóry za 5 lat. Jeżeli w tym czasie będziesz używała szczoteczki, ściereczki i wacików non-stop, Twoje problemy będą dużo większe, niż jeżeli przestaniesz ich używać w tym momencie i potraktujesz swoją skórę trochę łagodniej. Oczywiście możesz stosować akcesoria do mycia twarzy. To jest Twoja odpowiedzialność i Twoja decyzja i nie zmuszę Cię do zmiany Twoich nawyków pielęgnacyjnych. Zastanów się jednak, czy
Zawsze rozwiązanie siłowe jest najlepszym rozwiązaniem? Dla naszej skóry zdecydowanie nie. Oczyszczanie skóry akcesoriami nie rozwiąże Twoich problemów, bo ich przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. To pielęgnacja musi być zmieniona, a nie dogłębne oczyszczanie wprowadzone w życie. Na potrzeby niniejszego filmu na połowie twarzy nałożyłam sobie podkład. Zazwyczaj używam kremu BB. I żebyś nie mówiła, że krem BB bardzo łatwo jest zmyć olejkami, dlatego na połowie mojej twarzy, dlatego na połowie twarzy mam podkład. Dość mocny, nie mega kryjący, ale nie jest to lekka konsystencja. Jest to coś, co spokojnie na skórze widać i zostaje. Pokażę Ci zaraz, jak to zmyć, nie używając akcesoriów. Używam olejku do demakijażu. Może być czysty olej, ale on się źle zmywa z wodą. To jest produkt, który jest z emolientami, z emulgatorami, żeby się połączyć z wodą. I delikatne masowanie zastępuje tarcie, a pozwala się makijażowi, podkładowi, brudowi połączyć z olejem i wyciągnąć również ten podkład z porów, żeby nam później nie zostawał. O, teraz bardzo ładnie widać, jak się łączy podkład z olejem. No i czas to zmyć. I się tego brudu pozbyć. Jestem z powrotem i specjalnie zostawiłam pod okiem ślad niedomyty, żebyś zobaczyła, że jest różnica w umyciu skóry i rzeczywiście ten podkład został zmyty samą wodą. No i robimy test białego wacika. Po pierwsze, zobacz, jak już mi się skóra robi bardziej czerwona. Po drugie, nie ma. Jak wytrę pod oczami. Tak, jest. Ale z policzka zmyłam. Da się? Da się. Tyle w temacie.